Cześć! Ja tak ładnie zaczęłam sobie vloga, tutaj coś, idziemy, fajna jesienna pogoda. Miał być znowu vlog remontowy. I tak zaczynam tego vloga. Powiem wam, byliśmy dzisiaj w mieszkaniu. Muszę się wygadać, bo po prostu mnie krew zalewa. Byliśmy w mieszkaniu. Chciałam wam pokazać, co tam się zmieniło i tak dalej, jak tam się prace posunęły i szczerze mówiąc, nie zmieniło się praktycznie nic. Oprócz tego, że dołożyli kafle w kuchni i dołożyli kafle w pralni i zaczęli malować pralnię. I powiem wam, że trochę się zdenerwowaliśmy, bo zostały 2 dni do pierwotnej daty skończenia ich pracy, a przez ostatnie 1,5 tygodnia praktycznie nic nie posunęło się do przodu. I ja w ogóle razem z Piotrkiem jesteśmy dosyć kiepscy w rozmawianiu, jakby w przekazywaniu ludziom złych wieści, wiecie, w takim egzekwowaniu pewnych zachowań u ludzi. To nie lubię słowa egzekwować, no wiecie, o co chodzi, żeby po prostu powiedzieć, że coś nam się nie podoba. I tak staraliśmy się coś powiedzieć, coś powiedzieć, coś powiedzieć, ale ten gościu cały czas, może inaczej, jest tam 2 gości. Jeden miał nam robić pierwotnie, a drugi miał być jego pomocnikiem. I ostatni raz ja tam na miejscu widziałam go sobotę 2 tygodnie temu. A tak to jego pomocnika. I dzisiaj też pojechaliśmy, bo tam przyjechał pan, żeby wymierzyć podłogę na panele i pod drzwi, monter. I był znowu tylko ten pomocnik. I po prostu się wkurzyliśmy, bo praca jakby nie poszła do przodu. Też ja staram się sobie tłumaczyć, że ja nie znam się, że ja na tym się nie znam, że może, wiecie, to tak idzie wolno, ale on powiedział, że wyrobi się do końca przyszłego tygodnia. Dzisiaj mamy środę, do przyszłego piątku ma się wyrobić. Ma do zrobienia całą łazienkę, tam jest rozgrzewany sufit, podwieszany. Jest dziura w podłodze, która nie jest jeszcze wyrównana i powiedział, że w tydzień to skończy. I już jestem taka po prostu zmęczona tym remontem, że nie wiem, co wam powiedzieć. I stwierdziłam, że po prostu wam to powiem. Trochę też spuszczę sobie tych emocji i może kogoś wesprę, jeżeli też macie podobne problemy. Bo ja już sama nie wiem, co mam robić. No teraz Piotrek zadzwonił do niego jeszcze z nim porozmawiać, bo on się cały czas wykręca, że a tutaj coś z autem, a tutaj coś z synem, a tutaj ciocia, bla, 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 bla. Cały czas po prostu daje nam jakieś wymówki, które na początku wydawały się w miarę prawdziwe. Znaczy, uwierzyliśmy po prostu, to okej, popsuło się auto. Ale nie wiem, czy jest na mnie ostrość, ale okazało się, że ten drugi jego pomocnik ma auto, więc czemu nie mógł po niego podjechać? I są takie rzeczy, które po prostu się nam nie zgrywają. I ja jakby jestem osobą, która wierzy w ludzi, wierzę w to, co ludzie mi powiedzą, staram się jakby podchodzić pozytywnie do ludzi i tak, no nie negatywnie, pozytywnie. O, idzie Piotr. Dobra, jestem z powrotem. Otworzyłam Piotrkowi. W ogóle byłam u fryzjera. Nie wiem, czy widzicie. A wczoraj byliśmy u fryzjera. No więc ja mówiłam, a no, że ja generalnie, wiecie, wierzę w ludzi, wierzę ludziom, jak coś do mnie mówią. Nie wiem, czy jest tam mnie ostrość. Jest? Jest. Ale no to już się wydaje dziwne. Teraz Piotrek mi też mówił, że rozmawiał z nimi i on powiedział, że no tutaj jutro coś tam zrobi, w sobotę coś tam wyleje, zrobi wylewkę w podłodze, w poniedziałek coś tam... Szczerze? Nie sądzę, że on skończy to do przyszłego tygodnia i nawet nie wiem, co mam robić w takiej sytuacji, bo nas to jakby trzyma, ponieważ mamy te płytki mieć kładzone, płytki, boże, panele mieć kładzone, jakby kuchnia też zaraz będzie gotowa, my też wynajmujemy tu mieszkanie, więc płacimy za to i tak nie za bardzo wiemy, co mamy powiedzieć osobom, od których wynajmujemy, nie za bardzo wiemy, co mamy powiedzieć kuchni i po prostu... Jak będę kiedyś jeszcze chciała kiedyś kupić coś i to wyremontować, to mi napiszcie, żebym tego nie robiła. To tyle z update'u, jak tam idzie remont. Jutro będziemy tam prawdopodobnie jechać. Jutro będziemy jechać do Castoramy po gładzie, po wałek, po farbę, po grunt, żeby w tygodniu się za to zabrać. Także prawdopodobnie po prostu jutro już kontynuuję dla was tego vloga, pokażę wam, co tam kupiliśmy i pokażę wam, co tam się zmieniło w mieszkaniu. Mam nadzieję, że już coś tam będzie porobione. Więc tyle. Do zobaczenia w kolejnym klipie. Mam nadzieję, że to będzie klip z Castoramy albo z mieszkania. Ciu.
Jest back. Jest designer i jest designer kolor, więc mam dwie. Tu masz designer kolor. I tu masz ten, nie? Próbnik. Trochę paczkamy, ale próbnik. Także jesteśmy tym razem w hobby. No paczkamy, ale jak się. Tutaj masz jeszcze kolor, tu są takie bardziej... Ten... O, nam się light brown podobał, co? Light brown nam się podobał. Tak? No, 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 ale ładnie jest, bardzo ładnie. Ładnie, no. Zastanawiamy się nad dekorką. A tu jest, o, co tu masz? To jest ten sam, co był. Designer kolor? Tak, to jest almondy, taka podkropka. Ale zobacz, tu. Tu masz jeszcze ten light color. To nie zbyt żółty. O, jest. Gładź poliwerowa. No, trzy to my na pewno zużyjemy. No, na pewno. Podawało, że nie są wcale tanie. No, możemy iść zobaczyć, ile kosztują. Możemy iść zobaczyć. Promocja na gładź. Teraz takie są promocje. No, zmień się! Cześć, witajcie kolejnego dnia. Jesteśmy znowu w sklepie budowlanym, tym razem w Castoramie. Idziemy zobaczyć... co? Gładź? Wałki... Wiertarkę teleskopową... kij teleskopowy, coś tam. I pacę do rozprowadzania gładzi na mokro. Także kolejny dzień Castorama. Prawdopodobnie też pojedziemy dzisiaj do obi jeszcze, więc... Takie coś potrzebujemy. Ale to masz jeszcze taki. A bo to jest kij malarski. A to jest cięższe, to lepiej takie lekkie wziąć. Jak to, co masz. No nie da się tego zdjąć, ale to dobrze. No dobrze, dobrze, bo ci na twarz nie wpadnie. To co, taki bierzemy kij? No ten jest taki leciutki, nie? Fajny. No ten. To nie jest ciężki, to jest za ciężkie. Ciężki jest, no. Tam są wiertarki chyba. O, mam taką tarkę, szlifierkę. Szlifierka, wkrętowiertarki. Wiertarki, wkrętowiertarki. Wiertarka, wkrętarki, o, ale one są wkrętowiertarki. Właśnie. A tu masz jeszcze obok wkrętowiertarki. Dobra, kupiliśmy 6 rzeczy. Zdejmę tą szubicę, bo... Tak. Zrobimy hol budowlany. Hol budowlany w mieszkaniu już zrobimy. O matko, no coś nie działa mi ostrość w tym aparacie. Nie wiem, o co chodzi. O! Kupiliśmy część rzeczy, ale okazało się, że musimy jechać do obi, bo tam jest, jak kupimy 3 gładzie, to dostaniemy wałek nylonowy w prezencie. Także takie gratisy, to już wczoraj widzieliście, jak byliśmy w obi. Także jedziemy i widzimy się już pewnie w mieszkaniu. No dobra, to hol z budowy. Tak, hol z budowy. Zapraszam. Na razie mamy 3 gładzie. Będziemy dokupować jeszcze. Kupiliśmy taki teleskopowy drążek do zacierania gładzi. To już wcześniej takie gąbki, to bierzemy na górę. No. Papier. Też w sumie możemy wziąć papier, nie, packę. Papieru ściernego. To trzymaj to. To bierzemy na górę. Do zacierania gładzi packa. I jeszcze 3 papiery ścierne. No dawaj, bezdomny trochę. Weź gruntownik jeszcze. Papier ścierny, gruntownik, tak. Gruntownik bierzemy na górę i będziemy zacierać. Szlifować to, co robiliśmy, wypełnialiśmy te dziurki. Wyszliśmy już, ja już się tu rozejrzałam i powiem wam, że jestem w szoku, bo jest zrobione to, co miało być zrobione. Chyba... Pierwszy raz. Tak, chyba trochę pogoniliśmy panusa. Tu coś jest? Czekajcie. Podłoga jest jeszcze nie zalana. Chyba tak, wylewka. Nie, nie dotykaj. Boże święty, wszystko psuje, ale pokażę wam, bo dużo się zmieniło, odkąd ostatni raz wam pokazywaliśmy. Więc tak, tu mamy poprzekuwany sufit, będą 3 światełka, trochę tak jest, nie, to chyba gdzie miało być to światło, panowka, tam się nie zapala,
Ale no już nie będzie tutaj. Jest jedno tu. A czemu nie tu, gdzie miało Bo ono miało być mniej więcej na wejściu, a ono jest tak... A nie, jest dobrze. Tak? Jest dobrze. No dobrze, jest dobrze. Więc tu mamy poprzykuwany sufit. Wynieśli się panowie z tego pokoju, więc możemy się za niego brać w sobotę. No i to, zobaczcie to. Ja! Położone już są kable. Tak się zastanawialiśmy nad tym, czy ta fuga nie jest za ciemna. Ale... No taką wybraliśmy, trudno. Nie, wydaje mi się, że będzie okej. Teraz przy tych białych ścianach to wygląda trochę dziwnie. Tam macie wyprowadzenie na pralkę i zrobiony kontakt. Kontakt był wcześniej tutaj. Chyba widzieliście, a nie, już było zmienione wcześniej. Ale są tak, gładzie jest... Gładzie jest pomalowana ściana. To jest już na biało, my sobie to... Ale tu jest echo. Echo, no my sobie położymy tutaj... Pomalujemy innym kolorem, więc tak to wygląda. No, wygląda jak mieszkanie, aż nie jestem w stanie powiedzieć. Wygląda jak mieszkanie. I teraz kuchnia. Ale tu jest zupełnie inne światło, bo jest światło żółte i jest tak cieplej, nie? Macie kafle położone. Piękny, zaraz wam pokażę sufit. Ale tak, tu macie kafle, te, które wam pokazywałam. Są położone do końca. Nie! Tak! Są położone do końca. Kontakty poprzerabiane, zafugowane ładnie. Wybraliśmy taką... Ona wygląda jakby była biała, ale to jest taka delikatnie szarawa fuga. I tam właśnie nie wiemy, czy już jest położona. Bardzo ładnie jest. I tam właśnie nie wiem, czy jest położona fuga, czy nie, ale chyba jeszcze nie. Wiesz co, ona chyba nie jest położona, bo kafel musiał być ten i ten. Dołożony. Dwa po tej stronie i ten jeden. Dołożony. Musiał być położony chyba dzisiaj. Dzisiaj tak, więc prawdopodobnie tutaj jeszcze fuga będzie. Tak widzicie, te kafle są położone tak nie do końca, bo tam będziemy mieć lodówkę. A tu będzie taki space tower, taka szafka, ale to już będziemy wam pokazywać, jak będą montować meble. Ojejku. Jest wyjście na okap, tutaj, no i ten sufit już jest skończony, też światełka są włożone, także i przekute są tutaj też dwa wyjścia na naświetlenie pod czym? Pod wyspą. Także my teraz będziemy sobie szlifować te dziurki, ja wam nie, tak jak mówiłam, nie nagrywałam szlifowania i więc nie szlifowania, tylko wypełnienie, także teraz będziemy je szlifować. To mogę wam pokazać, na razie to wyglądałem jak takie bobczany. Więc bierzemy się do roboty, rozstawiamy statyw i no jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda. Super! Jakoś nie wierzę w to, że to jest zrobione. Dobra. Są kafle, które my wybieraliśmy. Niesamowite to jest. No i ten gres jest naprawdę bardzo ładny. Ciemny jest dosyć w sumie. Ciemny jest, ale myślę, że będzie fajnie wyglądał. Dobra. Zabieramy się do roboty, co? Mogliśmy się przygotować i wziąć sobie maseczki do tego. Nie wiedziałam w sumie, że aż tyle tego pyłu będzie. Z jakiegoś powodu. Także to mamy taki, jak mówię, dzisiaj będziemy szlifować. Ja zagruntuję powierzchnię, które wcześniej nakładaliśmy na nie gips. I będziemy jechać. I już to resztę. Jeszcze przyjedziemy później dzisiaj przyjedziemy później do domu i będziemy ustalać, jaki jest plan działania na dalszy okres. A teraz szlifujemy dalej, a ja idę zagruntować to, co muszę.